Dzień dobry, kochani. Powiadomienie głośne. Jest dzisiaj tłusty czwartek, godzina 13:13. Na początku pozwólcie, że jako dla osób niewidomych się opiszę. Siedzę w gabinecie mojej sułtanki Sofii. Jestem ubrany w białą imieninową koszulkę z napisem California. Siedzę sobie na kanapie. 13:13, bo tak chodzi właśnie ten zegar na obecną chwilę. Piję kawkę w kubeczku z napisem Happy. Nie wiem, czy będzie tu widać w ogóle. Mam taką cichą nadzieję. Jak coś, to przepraszam. Czekajcie. I co tu jeszcze? A tutaj sobie jem, proszę bardzo, wczoraj robione przeze mnie, moją babcię kochaną. No i moja mama też pomaga oczywiście. Faworki. Jest filmik faworki. Tak, także w ten sposób. O, ja tu je postawię, proszę bardzo. A z tyłu, proszę bardzo, jest ten tak oto ładny kwiatuszek. Kochani, no więc pozwólcie, że postawię telefon. Dzisiaj chcę Wam zaproponować kanał pewnego psychologa, ponieważ no, mamy czasy, gdzie strasznie dużo ludzi wpadło właśnie w pułapkę. W ślepą pułapkę. Dokładnie. Moi drodzy, włącznie nawet ze mną. Stany melancholijne, stany, gdzie ja. Przepraszam, drugi telefon mówi. Stany, gdzie nagle czuję się bezsilny, siedzę na kanapie i nagle: Boże, co się ze mną dzieje? Nie mam siły. Nawet moi znajomi mówią do mnie: czy ciocia, Damianku, przed chwilą się cieszyłaś, a teraz co? Leżysz? To są te stany, których nawet ja chwilami nie rozumiałem do dzisiaj. Od paru dni zadawałem sobie pytanie, co się ze mną dzieje? Skąd ta depresja? Skąd te jakieś lęki za wasze zdrowie? Mamy, chociaż dobrze filmuję. O, tu bardziej wezmę chyba. Skąd te nasze lęki, ta cała sytuacja? Słyszę w aptece, że młodzi ludzie, dziewczynka 18 lat, wujcia dom zadowolona, za chwilę siedzi w pokoju i płacze. Mówi: mamo, nie wiem, co się dzieje. Miałam cię dobry dzień, dobre oceny. A właśnie. I teraz puszczę Wam urywek kanału, na który Was chcę zaprosić. On się nazywa Wesprzyj ten przycisk, komentarz, przycisk Jarosław Wid, za podobne filmy i playlisty. Oj, przepraszam. Przesuń w górę dwoma wstecz. Jeszcze chwilkę. Oblicz składkę otwórz stronę, przycisk. Dwukrotne dotknij. Oblicz składkę w 60 sekund. Nieuświadomione źródła niepokoju, kratka 187. O właśnie. YouTube. I uwaga. Udostępnij. Przycisk jarosławgibas.com. Jarosław Gibas, tak się nazywa. I teraz puszczę Wam kawałek. Odtwarzacz, kliknij. 10 minut 30. Odtwarzacz, kliknij, odtwórz film. Są takie, za które się bierze i których nigdy nie doprowadza do końca. Mamy zatem dwie skrajności na osi pilność-nagłość, czyli miejsce, w którym znajduje się Ewa, i niepilność-nienagłość, na którym to miejscu znajduje się Robert. Kiedy zaś przypatrujemy się tej osi, to wydaje nam się logiczne, że najlepiej się usadowić gdzieś po środku, być odpowiednio sprawczym, ale się nie zaniechać, prawda? Jednak tutaj czeka nas niespodzianka. Otóż okazuje się, że po pierwsze, lokalizacja na tej osi jest związana z naszymi indywidualnymi cechami, ale po drugie, znajduje się na niej pewna niewidzialna granica, która również jest umieszczona w różnych miejscach dla każdego z nas osobna.
Jednak problemy pojawiają się wówczas, kiedy niezauważenie ją przekroczymy w stronę Ewy, a wówczas stabilność systemu zostaje zagrożona. A tą granicą jest właśnie pojawienie się odczucia lęku, którego źródeł nie potrafimy sobie w prosty sposób wyjaśnić, zaś jego pojawienie się jest dla nas doskonałym wskaźnikiem, że oto właśnie przekroczyliśmy własną granicę aktywności pomiędzy niepilną, nienagłą, a pilną i nagłą częścią osi. Jak widać, nawet irracjonalne poczucie lęku, które zaczyna nam towarzyszyć za dnia, mimo iż zrazu nie potrafimy wyjaśnić i zlokalizować jego przyczyn, może być dla nas bezcenną informacją, że właśnie w naszym systemie opartym na neuroprzekaźnikach zaczęły się dziać jakieś niepokojące rzeczy. A jeśli tak, to najwyższy czas przyjrzeć się naszym nawykom i aktywnościom i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie przekroczyliśmy w nich granicy zewnętrznego czy wewnętrznego przeciążenia sensorycznego. Polecam to zrobić, bo to wielce uwalniające. Trzymaj A właśnie, naprawdę proponuję, zobaczcie sakalon, dlaczego i posłuchajcie sobie, dlaczego ja zrobiłem właśnie dzisiaj filmik, gdzie właśnie piję sobie ponownie kawkę, ponieważ są dwa piękne przykłady. Ewa, która pije kawę, co robi? I Robert, który pije kawę i co on wtedy robi? Poza tym... myślimy, że teraz cieszymy się, no właśnie, powinniśmy się cieszyć, siedzimy w domu, nie musimy wychodzić, większość z nas zdalnie wykonuje pracę, jesteśmy zaszczepieni, prawda, większość z was 2-3 dawki, co się stało i dlaczego jesteśmy w strachu, w lęku, w niepokoju? To wszystko jest wyjaśnione bardzo, bardzo, bardzo pięknie właśnie na tym kanale, tak? Generalnie. Pułapki zewnętrzne czym są? Ja już teraz nie raz powtarzam na moim kanale swoim prostym językiem i pułapki wewnętrzne. Dlatego łatwo się mówi, co się z tobą dzieje. Nie wiemy, co się dzieje w czyjejś głowie, a najgorsze jest to, kiedy nie wiemy, co się dzieje w naszej głowie. Co spowodowało, że przed chwilą się śmiałem, cieszyłem, a za chwilę siedzę, prawda, babciu? Siedzę za chwilę już, nie mam siły, idę się położyć. Albo idę sobie wzdłuż cmentarza Agrykola i płakać mi się chce i mówię do siebie w tym przypadku, jest to Damian, tak i widzi bez po 18 godzinie. Bo to jest w końcu luty, 10. To że popatrz, to ci kurde ulży. Tak. Myślicie, że ja ten radosny, pogodny człowiek, że ja jestem nie do zdarcia? Jestem do zdarcia. Tylko ja staram się sobie radzić. Ja znam swój organizm i siebie. Wiem już, jak sobie z tym poradzić. Przynajmniej staram się. Chwała Bogu, na tyle jeszcze nie padłem psychicznie, umysłowo, żebym musiał skorzystać z pomocy psychologa. Ale, moi drodzy, ja nigdy nie wiem, co się wydarzy. Nigdy nie wiem, co będzie. Nie mogę powiedzieć, mi to nie grozi. Ha! W depresję wpadła, jaka głupia. Ha! Mi to nie grozi. Do psychologa poszła, ale psychiczna. Nigdy nie śmiej się z drugiego człowieka. Każdy z nas, nie wiem, jakby był silny, to skała zawsze się może skruszyć i z biegiem czasu się kruszy, a na to mają wpływ pewne czynniki, a najgorsze, jak nie wiemy, jakie czynniki mają wpływ. I tu jest pięknie pokazane, 2 lata izolacji do czego doprowadziło, że nie z wiadomych przyczyn nagle mamy takie stany, a nie inne. I te pułapki. Jak ja sobie radzę z tym? Dlatego widzicie. Ja do kawy, jak piję kawę, nie zaprzątam sobie naprzód głowy rzeczami różnymi, które gdzieś tam dla mnie są w obecnej chwili stresujące, bolesne. Gdzieś tam mam jakiś problem, tak? Gdzie mi się wydaje, że mam problem? Często mówię, prześpimy się z problemem.
Jak piję kawę, to sobie oglądam na przykład Rancho Laszki. I jak ostatnio było, Alaska w Laszkach. Proszę, narodziny małej mięsnej krówki. Gdzie ja, wiecie, że fascynuję się zwierzętami, więc tutaj dla mnie coś nowego. Coś nowego się dowiem, nauczę, prawda? Że taka, na przykład, nie wiem, krowa, cielak, on nie wstaje od razu. Mięsny przynajmniej. On potrzebuje przynajmniej te pół godziny, godzinę, żeby dopiero ssać tego cyca. I często jest tak, że trzeba taką krowę wydoić jeszcze, bo w tym przypadku tej Alaski babciu jest tak, że ona teraz ma 4 dni i ona 2 cyce wydoi i 2 tylnie zostawia. A mięsne krowy, które są puszczone na łąkach, one to nie jest z nimi tak, moi drodzy, że te krowy są, one są oswojone z ludźmi. One są, dziękuję wam, Musiu. One są z ludźmi oswojone, ale tak naprawdę te krowy są półdzikie. Więc ciężko jest wydoić taką krowę półdziką. Nie da się, będzie uciekała. Więc w tym przypadku Emilka postanowiła dać, zakupić drugiego ocielaka. Bardzo mądry sposób. Także, moi drodzy, pijemy kawę w domu, czy mamy przerwę w pracy, zastanawiamy się nad innymi rzeczami. Robimy coś, oglądamy coś, co nam daje relaks, co spowoduje, że odbarczymy ten mózg od tych rzeczy, tych swoich problemów. Dlatego wam poddaję kanały typu Ocal Siebie, typu Człowiek Absurdalny. I teraz, jak on ma na imię? Wesprzyj ten przycisk komentarze, czy przycisk jarosławgibas.com. Jarosław Gibas. Bo jeszcze nie zapamiętałem, bo dopiero go parę dni temu znalazłem i tak sobie dzisiaj właśnie, dzisiaj Wszechświat mi poddał, poddał ten temat, bo zastanawiałem się od 2 dni, dlaczego jest tak, a nie inaczej ze mną, z innymi ludźmi. Jeszcze młode osoby, zrozumiem, prawda? Dziewczynka, która musi siedzieć w maskach, prawda? Nagle wcześniej mogła się umalować, wystroić. Podeszły koleżanki, powiedziały: cześć kochani, jak ty pięknie wyglądasz. Mua, mua, mua. Dobra, jakaś tam inna, która jej nienawidzi, wiadomo, że powie taka owaka, ale ogólnie człowiek się czuje wartościowany, tak? Jeżeli powie się mu: Boże, jak ty pięknie wyglądasz, tak babciu? O, babcia już poszła. I słuchajcie, i wtedy właśnie człowiek się czuje taki fajnie, cudownie, super. Dlatego ja, pokazując obecnie też miasto nie tylko za dnia, ale i nocą, i to mi się może to nie podoba, ale nieważne. Nie dość, że ja dzięki temu zdobywam powera, bo odbarczam swój mózg, siedzę tam, śmieję się z ludźmi, ja sobie gadam głupoty, a potem z tego Damianek robi parodię, na przykład, prawda, typu wykończony masażysta albo na przykład owocowy król, prawda? Więc rozumiecie mnie teraz. Chcę was zrozumieć, próbuję was zrozumieć i chcę przez mój kanał też wam pomagać. Dając wam profesjonalistów jak na dłoni, pokazując i proponując kanały też osób, które mogą pomóc nam w problemach. I rzecz jeszcze jedna. Jeden z przyjaciół dzisiaj poddał takie pytanie. Folder powiadomień. Poczekajcie. Facebook. Uwaga. Nie do końca się z tym zgodzę. Czasami Damian Mickiewicz. Poczekajcie. Poczekajcie, to ja pisałem. Facebook. Dzień depresji. Depresja nie dotyka ludzi słabych, lecz tych, co byli silni zbyt długo. Pięść od przodu. Dzień depresji, stop depresji, kratka, siła, wiara, białe serce. Jeszcze raz puszczę. Uwaga. Stop depresji. Depresja nie dotyka ludzi słabych, lecz tych, co byli silni zbyt długo. Pięść od... No właśnie, czy depresja nie dotyka ludzi słabych? Kiedyś myślałem właśnie, że Boże, jak jest dobrze ludziom prostym, ludziom zwykłym, prawda? Oni mają swoje problemy, czy wypić pod sklepem, czy jeszcze mamy, ja cokolwiek. Ty, masz jeszcze 2 złote, kochany? To chodź, idziemy po mrówka. Przepraszam. Chodź, idziemy po książeczkę kupić.
czyli w tym przypadku książeczki o nazwie Piwo Królewskie. Teraz, mając 40 lat, obserwując sobie wszystko dookoła, myślę sobie, nawet napisałem do człowieka, gorąco Cię pozdrawiam, Grzesiu, który napisał ten post właśnie, żeby poruszyć właśnie temat, żeby ludzi zmotywować do dyskusji, że właśnie ci ludzie prości, żyjąc w niewiedzy, jest im dobrze. Teraz jak słyszę, jak tutaj właśnie te czynniki zewnętrzne typu media szczują nas cały czas, uwaga, będzie wojna, uwaga, będzie to, uwaga, będzie tamto. Jak patrzę na moją babunię, jak patrzę na innych tych starszych ludzi, którzy naprawdę to przeżyli. I ich wspomnienia jako dziecka to są właśnie oglądanie Rosjan czy Niemców wojskowych, żołnierzy przechodzących przez miasto. To wcale się nie dziwię, że oni popadają w stres. Oni popadają przez wspomnienia przeszłości nagłe, które są im podane jak na tacy. Będzie wojna. I powiedziałam, nawet dzisiaj ująłem to, że życie w niewiedzy dla ludzi prostych, zwykłych, to jest straszne, bo oni nie mają świadomości, co mają przygotowane. Oni tylko są szczuci i nakręcają się wzajemnie i tak cały dzień. Człowiek rzeczywiście, dopóki nie wyjeżdża poza swoje środowisko, czyli rodzinę, przyjaciół, poza miasto, poza nawet kraj, on żyje trochę w niewiedzy. To tak samo jak doradzanie się siebie, moi drodzy, jeżeli się współpartnerowie ze sobą pokłócą. Dzisiaj też to chcę ująć. Doradzanie się i żalenie się do przyjaciółek, do rodziny, na współpartnera, czy nawet na przyjaciółkę. To też nie jest dobry pomysł. Bo z reguły nasi przyjaciele, czy nasza rodzina, prawda, ona będzie bardziej za nami. Z reguły, tak? Natomiast za naszym współpartnerem, czy współpartnerką, tak? Nie do końca mogą być, prawda? Bo z jakichś takich, a nie innych względów coś im się nie podoba. Albo wizualnie, albo nie zgadzamy się w innych kwestiach, więc już Cię nie lubię. I teraz wystarczy, że wy pokłócicie się i pożalicie się. To na pewno nikt nie będzie was wspierał i na pewno nikt z tych przyjaciółek, z tej rodziny nie powie: słuchaj, porozmawiajcie, zróbcie tak, a nie inaczej. Idźcie na terapię. Będzie dobrze. Odpocznijcie może chwilę od siebie. Ten miesiąc, dwa. A właśnie. Dlatego nawet ja was proszę, w takich chwilach, kiedy się pokłócicie ze współpartnerem, współpartnerką, czy coś się wydarzy, różnie w życiu bywa, naprawdę korzystajcie z pomocy odpowiednich, kompetentnych osób. I nie załamujcie się. Szukajcie pomocy. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się prosić o pomoc. Ja was serdecznie pozdrawiam i bardzo proszę jeszcze uważajcie na pułapki, o takie, bomby energetyczne, no też przy okazji, ale przede wszystkim bomby kaloryczne, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia wam życzę. Zatrzymaj nagrywanie.